To jest kolejne spotkanie czwartkowe, to są spotkania integracyjne. I na takie spotkania zapraszamy najczęściej, ponieważ trwają one 2 godziny, więc na pierwszą godzinę zapraszamy zazwyczaj osobę ciekawą, która ma nam coś interesującego do przekazania, a druga godzina polega na zajęciach w podgrupach, na wymianie poglądów, myśli, doświadczeń pomiędzy członkami uniwersytetu. Nasza Ania, wspaniała aktorka, reżyserka i trenerka, prowadzi z nami warsztaty teatralne, jest twórczynią naszych sukcesów, zarówno teatralnych, jak i tych poczynań aktorskich. Już przygotowaliśmy z Anią 2 przedstawienia, które cieszyły się bardzo dużą popularnością i były bardzo oklaski, a w tej chwili przygotowujemy 3. Nie zdradzę jeszcze, co to jest. Będzie dla Państwa miłą niespodzianką. A dzisiaj Ania opowie nam o swoich przygodach, o ciekawych przeżyciach na planie filmowym. Być może jeszcze kogoś zachęci, kto chciałby kariery aktorskiej spróbować. I no, myślę, że w każdym wieku, na każdym etapie życia można coś ciekawego przeżyć. Dzisiaj mam przyjemność wygłosić prelekcję na temat aktorskich wystąpień publicznych. Będę opowiadać o tym, na czym polega koncept grania roli, koncept tworzenia teatru, jak wygląda ten proces wchodzenia w rolę, jakie warunki musimy spełnić, jakie mamy obszary w naszym ciele do wykreowania. Będę też mówić o różnicach pomiędzy aktorstwem teatralnym a filmowym, o utrwalonych stereotypach. Będę trochę z nimi dialogować, dyskutować i je rozbijać. Między innymi będę mówić o tym, z czym kojarzy nam się granie roli. Czy jest to bardziej kreowanie, czy jest to bardziej udawanie i dlaczego tak myślimy, skąd to się wzięło. Będę też mówić o tym, co nam wydaje się najtrudniejszą rzeczą w aktorstwie, a co tak naprawdę jest dla nas, aktorów, tym najtrudniejszym aspektem w tym obszarze kreowania roli. Zostałam tutaj zaproszona przez moją fantastyczną grupę teatralną z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, z którymi pracujemy już od roku. Jesteśmy po 2 spektaklu, po 2 premierze. Teraz rozpoczynamy pracę nad 3 spektaklem i myślę, że to, co dzisiaj usłyszą, to będzie takie dopełnienie tej pracy naszej wspólnej, którą mamy na co dzień w Domu Kultury, ale myślę, że będzie też dużo ciekawostek dla ludzi niezwiązanych z teatrem tak bezpośrednio, tak praktycznie, jak właśnie ta grupa pasjonatów, którzy uczęszczają do mnie na zajęcia, ale myślę, że to poszerzy taki ogląd na to, czym jest teatr, czym jest aktorstwo, może nawet pozwoli nieco wnikliwiej patrzeć na spektakle teatralne czy filmy.